Maciej, przede wszystkim na początek o tym pierwszej części treningu, stację. Jaki jest twój stosunek w ogóle do tego typu ćwiczeń? Bo to dosyć ciężkie jest, tak przynajmniej się wydaje. Musi być ciężko, żeby później było łatwiej. No jest obóz, wiadomo, że będzie ciężko, bo też w poprzednim tygodniu ciężko, także trzeba swoje zrobić, żeby tak powiedziałem, później było łatwiej. Pierwsza część treningu bez piłek, nie wiem ile to nam zajęło, myślę, że 40 minut i później druga część z piłkami. Ta już jest zdecydowanie przyjemniejsza, no i ty widać, że w formie od początku zgrupowania trochę nastrzelałeś i o ile dobrze widziałem, to pomarańczowi, czyli twoja drużyna, wyszli zwycięsko z tej konfrontacji. No tak, coś nam się udało strzelić. No, myślę, że nawet w takiej małej gierce każdy chce wygrać, także tak, to trener podpowiada 12 goli, dzisiaj strzeliłem i niech kolejni mnie gonią. Teraz cię zapytam o współpracę z Maciejem Makuszewskim, bo tak całkiem nieźle tutaj na tej małej gierce wyglądało. Przychodzi kolega, którego znasz. To znaczy, myślę, że ciężko tak jeszcze cokolwiek powiedzieć. Wiadomo, to jest gra 4x4 i to jest na pewno zupełnie co innego niż na całym boisku, ale no z Maćkiem w miarę się rozumieliśmy na tej mojej gierce. Mam nadzieję, że przeniesiemy to na duży plac. Maciej mówił nam, że ty miałeś udział w tym jego przyjściu do Lecha, że dzwonił do ciebie. Tak w istocie było i co mu powiedziałeś? To znaczy dzwonił, pytał ogólnie, wiedział też jaka jest sytuacja w Lechu, bo też obserwował i po prostu zapytał mnie jak atmosfera, jak to wszystko wygląda i no, zdawał sobie też sprawę, że mieliśmy ciężki sezon, ale zaczynamy coś od nowa i mam nadzieję, że teraz będzie zupełnie lepiej. No i na koniec zawsze wszystkich o to pytam tutaj, z kim jesteś w pokoju i dlaczego? Jestem Izasiem Buriczem. Dlaczego? Bo ja się uzdarko, Darko bardzo chrapie, także szukał nowego partnera. A tak na poważnie, byłem z Marcinem Robakiem na początku, złapał kontuzję, nie jeździł na mecze, później tak powiedziałem, Darko chrapie i Jasiu zmienił partnera, także można powiedzieć, że od kilku miesięcy tak zostało.